Witam Was serdecznie. Dzisiejszym tematem to są manipulacje powięziowe według STEKO. Kończyłem to szkolenie i wielu kolegów już skończyło cały system kształcenia w zakresie manipulacji powięzi. Bardzo skuteczna metoda, wymagająca dobrej oceny, dobrej diagnostyki. Wielu terapeutów tylko się specjalizuje w tej formie terapeutycznej, mając doskonałe osiągnięcia. Ja wykorzystuję tą formę terapii jako wspomaganie również jedną z technik, które stosuję w pracy z pacjentem. Chciałbym tylko zaznaczyć, że nie bójcie się pewnej formy terapeutycznej związanej z manipulacją powięziową. Diagnostyka manualna polega na tym, że szukam tak zwanej densyfikacji w ciele. Są pewne punkty kluczowe, nie będziemy sobie to omawiać szczegółowo, ale w naszym ciele jest wiele punktów, które mogą być wrażliwe dotykowo poprzez to, że tkanka łączna jest sklejona, nie może się przesuwać i może generować ból i osłabiać siłę mięśniową. Dlatego terapeuta bardzo często, wykonując w danym punkcie taki masaż tego punktu, tak zwaną manipulację powięzi, powoduje przez dłuższy czas, mobilizując ten punkt, rozluźnienie odruchowe tej strefy, poprawia ukrwienie. Na tym polega. I mamy ileś tam punktów w różnych częściach ciała. Na głowie, na czaszce, na szyi, tutaj w okolicy ramion, pleców, brzucha, kończyn dolnych. Również jest tak zwana wisceralna manipulacja powięzi, gdzie możemy wpływać na całe tak zwane sekwencje napięć powięziowych. Czyli tutaj możemy precyzyjnie, wynajdując poprzez diagnostykę odpowiednie formy napięciowe w tkance łącznej, wpływać na bardzo szybką regenerację tej tkanki poprzez jej odruchowe rozluźnienie. Za pomocą właśnie takich precyzyjnych masaży, tych zagęszczeń, tych densyfikacji tak zwanych w okolicach punktów kluczowych w naszym ciele. Zachęcam Cię do korzystania z tej formy terapeutycznej. Mamy coraz więcej terapeutów w zakresie właśnie manipulacji powięziowych według STEKO. Jest to doskonała forma terapeutyczna, która potrafi bardzo szybko pomóc w redukcji dolegliwości bólowych. Trzymaj się zdrowo.